Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie we wtorek 12 maja. A chcę Was przywitać hasłami biblijnymi z modlitewnika z Biblią na co dzień, zapisanymi w pierwszej Księdze Królewskiej i w liście do Filipian. Czytamy tam tak. Rzekł Bóg Salomonowi, proś co mam Ci dać. Odpowiedział Salomon, daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. A apostoł Paweł pisze, oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Teksty wyznaczone na dzień dzisiejszy w modlitewniku z Biblią na co dzień kierują nasze myśli w stronę mądrości. Czytamy o tym, że kiedy Salomon został królem Izraela, Bóg pozwolił mu prosić o cokolwiek zechce. Mógł więc prosić o bogactwo, o władzę, o sławę. On jednak prosi o rozumne serce. Utarło się mówić, że Salomon prosił Boga i otrzymał od Niego mądrość. Czym zatem ta mądrość jest? I chciałabym tu rozróżnić dwa słowa, które często traktowane są w języku polskim jako synonimy i używane zamiennie. Mądrość i inteligencja. Nie są one jednak tym samym. Można być nie wiem jak bardzo inteligentnym, a mimo wszystko nie być wcale mądrym. Mądry jest ten, kto swoją inteligencję potrafi zastosować w życiu. Mądrość jest rozeznaniem, które nie jest teoretyczne, ale praktyczne, które nie jest abstrakcyjne, ale jest konkretne. Mądrość nie jest też wiedzą. Można przecież mieć ogromną wiedzę, a mimo to nie być mądrym. Salomon nie prosił ani o wiedzę, ani o inteligencję. Apostoł Paweł z kolei odwraca temat i do Filipian pisze, że modli się, aby miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Ponieważ mądrość nie jest też samą tylko miłością. Paweł modli się o wiedzę, o doświadczenie i o zrozumienie, które sprawiają, że potrafimy pojąć sens tej największej miłości, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. Stary Testament mówi jasno, że dawcą mądrości jest sam Bóg. On poucza lud o swoich drogach. Poucza, jak żyć. Daje Izraelowi nakazy i prawa, aby wiedzieli, którą drogę wybrać. Jednak pełnia Bożej woli objawia się tylko w Jezusie Chrystusie, który stał się naszą mądrością od Boga. A tej mądrości uczył nas, oddając swoje własne życie na krzyżu. Żyć zgodnie z Bożą wolą. To jest w moim przekonaniu najwyższa mądrość. Mądrość, której chciał nauczyć nas Jezus. O taką mądrość życia w zgodzie z Bożą wolą prosił także Salomon. Wiedział on, że wiedzę można zdobywać. Ale taką mądrość daje tylko Bóg. Dzięki temu darowi Salomon potrafił sercem spojrzeć na konflikt dwóch kobiet i trafnie rozstrzygnąć spór o dziecko. Dopiero kiedy połączymy inteligencję, wiedzę, doświadczenie i miłość, otrzymujemy rozumne serce, czyli mądrość, dzięki której potrafimy odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Takiej mądrości nie można się nauczyć. Nie można zdobyć jej nawet na najlepszym uniwersytecie. Wiedzę i doświadczenie powinniśmy zdobywać. Miłość powinniśmy w sobie pielęgnować. O mądrość
powinniśmy się modlić. Amen. Módlmy się. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty każdego dnia prowadzisz nas swoją drogą. Daj nam mądrość, abyśmy potrafili te drogi zauważać i rozumieć. Spraw, abyśmy chcieli tymi drogami, które Ty nam wyznaczasz, kroczyć. Bądź z nami także i dzisiejszego dnia. Czuwaj nad nami i wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam, drodzy, dobrego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.